Witam serdecznie z tej strony Lego World. Dzisiaj zrobimy na przegląd takiej oto gazety Lego Ninjago Nurek Zane z 15 sezonu właśnie. I co? To jest numer 5 na 2022 rok. Kosztuje 15 zł bez jednego grosza. I mamy też dodatkową kartę limitowaną Niszczyciel Boa. I to jest limitowana właśnie. I co? Przejdźmy sobie do omówienia gazetki. Na pierwszej stronie mamy magazyn Lego Star Wars. Tutaj spis treści. Tutaj jakieś zadania. Czy o naszej figurce i jakieś zadania. Dalej mamy też jakieś zadania. Tutaj również zadania. Tak mogę ciągle właśnie przeglądamy zadania. Mamy komiks na stronach. Komiks. Tu mamy jakieś zadania. Plakat Lloyd. Tutaj mamy magazyn Lego Ninjago Legacy. To jest specjalne. Komiks. O figurce Kaja. To trzeba wiedzieć. Przeczytam wam ulubione wyposażenie. Miecz. Dzieciństwo. W bardzo młodym wieku. Przejął po rodzicach kuźnią pod czterema broni. Potem cecha szczególna jego. Jako pierwszy ninja rozkonił smoka ognia o imieniu Flame. Dobra, dalej. Tu mamy jakąś grę. Tu mamy pocztę, jak ktoś rysował inne obrazki. I też zadania. A tu kolejny magazyn. Wyjdzie on 14 czerwca. Dostaniemy tą zabawkę Jaya, plus katana i podwójną Jacko. Dostaniemy też w tym magazynie kartę limitowaną, legendarny Samurai. I jeszcze tutaj mamy odpowiedzi do zadań i magazyn Lego City, a tu magazyn Lego Jurassic World. Dobra, przejdźmy sobie do figurki. Mieliśmy, tak mi się wydaje. Cóż, dobra, zobaczmy. My się może zobaczymy, jak zbuduje naszą figurkę zbudowaną. Prezentuje się na tak. I ma taki biały hełm z goglami niebieskimi. Taką butlę z tlenem z tyłu, a w tej butle trzyma katanę. Tu taka maska właśnie, gdzie ten tlen się trzyma, do jego buzi się zbiera. Tutaj ma jakieś takie ostrze, co nim strzela. Znaczy jakieś takie, że się powinno chyba kręcić i coś się dzieje tam wtedy. Znaczy to chyba tym tego, tak po prostu na przykład przecina jakieś skały, czy coś ma. Taki biały strój fajny, takimi kreskami. To jest jakieś części ciała chyba. Z tyłu. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Spodnie ma takie. I jeszcze czarne płetwy. Dobra, jeszcze zobaczmy, jak wygląda z tyłu jego tors. Tak wam pokażę, jak wygląda też dość szczegółowo. I dobra, ja sobie zaraz zrobię tę figurkę, tak była. I przejdziemy do podsumowania. Podsumowująco, zostawcie łapeczkę w górę. Subskrypcję pod tym kanałem. Do następnego filmu. Pa!